Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W sobotę w amfiteatrze obok krytej pływalni Aquarium w Kępnie odbył się piknik świętojański. Była to pierwsza impreza plenerowa podczas tegorocznych wakacji, a zarazem po wielu miesiącach lockdownu. Oprócz obrzędu świętojańskiego nie zabrakło również innych atrakcji związanych z piknikowaniem. Było grillowanie, a także lokalne smakołyki. Na scenie zagrał Baranowski i Vito Bambino ze swoim zespołem Vitamina. Piknik był także formą pomocy Mateuszowi, uczniowi szkoły podstawowej z Krążkowych. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.